Bonjour, ça va, moi drodzy. Polacy w 2020 weszli z pełnym gazie. Bo Szymon Kiela przychodzi pierwszą rundę, bo Jan Szaszajryk przychodzi pierwszą rundę, bo pan Politowicz przychodzi pierwszą rundę na turnieju w Belgii, a z kolei w Szwecji Weronika Baszak przychodzi pierwszą rundę, Max Kasikowski przychodzi pierwszą rundę i na dodatek Piotrek Pawlak przychodzi pierwszą rundę. No wszyscy jak jeden mąż są w drugiej rundzie, tak? Trzymać do końca. Jerzyk poinformował, że dostał dziką kartę do Challengera w Rennes we Francji i 20 stycznia rozpocznie sezon 2020. Świetna wiadomość, no bo chyba każdy już zatęsknił za tym, żeby Jerzyka widzieć na kortach, a nie na ekranie telefonu, jak napierdziela Counter-Strike'a. Pan Mirek Szybczyński podał bombę noworoczną, sylwestrową 2020. 2 miliony złotych, rekordowe 2 miliony złotych będzie przeznaczone na wsparcie indywidualne zawodników. Na razie co prawda sami zainteresowani nie potwierdzają do końca tych doniesień, w sensie bardziej takim, że chyba tych konkretów na razie jeszcze było mało, ale to pewnie dlatego, że informacja na razie wypłynęła i tych konkretów należy się spodziewać lada moment lub w najbliższej przyszłości, bo nie sądzę, żeby prezes gołosłownie o tym powiedział. Moim zdaniem, podam wam przykład, taka ekipa jak, no i przede wszystkim nie mam w tym żadnego udziału, nie mam w tym żadnego interesu, ale uważam, że taka grupa, która się stworzyła typu Kacper Żuk, Wojtek Marek i Janek Zieliński, którzy pracują z Alkiem Harpantidisem, powinni zostać, no po prostu dostać wsparcie maksymalne jakie się da, a maksymalne jakie się da, to mam tu na myśli przede wszystkim opłacenie trenera, bo to jest duży koszt, na pewno też, no Alek już ma wystarczającą, albo nawet wystarczająco to złe słowo, ma po prostu dobrą renomę, jest bardzo doświadczonym trenerem, uważam jednym z czołowych w Polsce i no, w pewnym sensie daje gwarancję rozwoju tych zawodników i daje duże prawdopodobieństwo tego, że naprawdę mają już realne szanse na to, żeby stać się czołowymi zawodnikami, ale nie w Polsce, tylko bardziej na świecie. Więc uważam, że w takiej sytuacji, gdzie powstaje taka grupa, gdzie zawodnicy chcą razem współpracować z jednym trenerem, no to jest to idealna szansa, no bo trzech zawodników, jeden trener, te koszty się rozbijają, tak naprawdę można trzech zawodników, że tak powiem, obciąć przy jednym trenerze. No to uważam, że to jest w ogóle must be przy tego rodzaju zawodników, którzy naprawdę każdy z nich jest, nazwijmy to, nadzieją polskiego tenisa. No i mam nadzieję, że tacy zawodnicy jak Maja Chwalińska czy Daniel Michalski uważam, że zasługują na to, żeby przede wszystkim, pomijając nawet wyniki, ale przede wszystkim to, w jaki sposób pracują i jaki mają potencjał, na po prostu pełne wsparcie, bo wydaje mi się, że konieczna jest, nie może być, tylko moim zdaniem, konieczna jest osoba, żeby te pieniądze dobrze ulokować, żeby ta osoba najpierw sprawdziła, w jaki sposób ci zawodnicy pracują, nie tylko i wyłącznie sugerując się wynikami, bo ja, powiem wam szczerze, ja sam wiem, gdzie kilkadziesiąt tysięcy jest po prostu marnowanych na zawodników, którzy i tak nie będą grali w tenisa, a dostają pieniądze, no bo są gdzieś wysoko, no tylko po cholerę im dawać te pieniądze, skoro oni i tak nie będą zawodnikami. Jeżeli ktoś ma pojęcie o zawodowym graniu, a nieskromnie powiem, że trochę na ten temat wiem, no to takie rzeczy można stwierdzić, ale żebym nie był alfą i omegą, to po prostu niech to będzie jakakolwiek osoba. Czy to Tomek Iwański, tylko nie wiem jak on znajdzie czas, czy ktokolwiek inny, ale żeby taka osoba była i takie rzeczy sprawdzała, bo naprawdę to jest, to można sprawdzić. I wtedy nie będziemy marnotrawić pieniędzy na ludzi, którzy zwyczajnie na to nie zasługują. No. Po prostu. Albo inaczej, nawet nie tyle, co nie zasługują, tylko bardziej nie widzą, nie mają realnych szans na to, żeby być zawodowymi tenisistami. Okej? Okay? Takie jest moje zdanie. Na dzisiaj. Bang!